czego oczekujesz, wchodząc do kościoła. Dzisiejsza historia z Dziejów Apostolskich z 3 rozdziału opowiada o człowieku, który każdy swój dzień, każdy dzień swojego życia spędzał w przedsionku świątyni jerozolimskiej. Był chromy, to znaczy niepełnosprawny, nie chodził. W tamtych czasach oznaczało to, że był skazany na żebractwo. Każdego dnia siadał w przedsionku świątyni i wyciągał swoją rękę, oczekując jałmużny. Tamtego dnia apostołowie Piotr i Jan idą do świątyni, aby się pomodlić. Spotykają tego człowieka, a on wyciąga do nich swoją rękę, ale oni mówią: nie mamy ani srebrnych, ani złotych monet, nie mamy pieniędzy, ale to, co możemy ci dać, to nowa nadzieja, nowe życie w Jezusie Chrystusie. Wyciągają swoją rękę do tego człowieka i uzdrawiają go. I nagle ten żebrak niepełnosprawny wstaje, zaczyna chodzić, biegać, cieszy się z tego, że zostało mu darowane nowe życie, nowa perspektywa, nowa szansa, nowa łaska. A więc z jaką nadzieją i z jakimi oczekiwaniami wchodzimy do kościoła? Z jaką nadzieją i z jakimi oczekiwaniami wchodzisz ty do kościoła? A może nie masz żadnej nadziei, może nie masz żadnych oczekiwań? Pan Bóg zaprasza cię do tego, żebyś wszedł do kościoła z twoimi oczekiwaniami albo bez nich. Ale jednego możesz być pewny, że Pan Bóg z pewnością obdaruje cię, kiedy wejdziesz tam do środka. Kiedy usiądziesz, zaczniesz słuchać Boże Słowo, kiedy zaczniesz się modlić, zwyczajnie wsłuchując się w Boży głos albo nieporadnie wypowiadając swoje słowa. Każdy z nas, kto wchodzi tam do środka, zostanie obdarowany. Tego jestem pewien. Nie wiemy jak, nie wiemy czym, ale na pewno nie wyjdziemy z kościoła z pustymi rękami i z pustym sercem. A więc zapraszam cię do tego, żebyś przy najbliższej okazji, kiedy będziesz miał taką okazję, wszedł do środka. Nie zostawaj w przedsionku, nie zostawaj na zewnątrz, ale wejdź. Życzę ci, abyś został obdarowany nie srebrem ani złotem, ale Bożą łaską i miłością. Muzyka